Po raz pierwszy w tym roku nowa formuła konkursu recytatorskiego w kategorii gimnazjalnej. Spróbowaliśmy tej formy. Wydaje się w chwili obecnej, bo jesteśmy już po, że to było dość ciekawe i atrakcyjne. Polegała ona na tym, że grupę podzieliliśmy na 4 mniejsze grupy 8-osobowe i z tych 8 osób Rada Artystyczna typowała od razu po przesłuchaniu tych 8 osób 2 osoby do koncertu galowego. Również też dzieliła się tak zwaną refleksją, tak żeby ten feedback dotarł do tych młodych ludzi. Bardzo było to sympatyczne. Na zakończenie, jak przesłuchaliśmy wszystkich, stworzyliśmy koncert galowy przy udziale Andrzeja Kotina. Uważam, że forma, która została teraz pierwszy raz wprowadzona, jest dość ciekawa, inna. Ja osobiście dobrze się czułem z tą zmianą. Myślę, że ten nowy system, jak wspomniał tam pan Żyli, jest dość ciekawy. Jest stres większy może, bo nie wiadomo, jaka kolejność wypadnie i jednak niektórzy by chcieli wcześniej wystąpić. Ale jest to naprawdę ciekawa forma i nowa i myślę, że się sprawdzi. Bardzo mi się podoba ta wersja nowa, z tego względu, że stojąc już tam za kulisami, byliśmy w takich grupach 8-osobowych, więc jakby wspieraliśmy się nawzajem i motywowaliśmy się, żeby się nie stresować, bo w sumie nie ma czego się stresować, jak się już wyjdzie na scenę, to już z głowy i już zero stresu.